Technicznie mama i córka, ale jechałem na sesję i zastanawiałem się, czy wy powiecie, że bardziej jesteście mama i córka, siostry czy przyjaciółki. Mama mówisz pierwsza? Nie, ja powiem. Ja uważam, że mama i córka, że hierarchia jest zachowana, a co nie znaczy, że nie lubimy się. Oczywiście, że się lubimy. Kochamy, Nawet. ale mama i córka, zdecydowanie. A mama jest taka, że lubi powiedzieć swoje zdanie w każdej sprawie i doradzić córce, czy ma na przykład w sobie taki hamulec, że tu już jest dorosłość i może warto czasem nie wypowiadać swojego zdania? Niestety nie mam hamulca. Chętnie wypowiadam swoje zdanie, co nie zawsze u mojej córki jest akceptowalne, ale no, już nauczyłam się trochę pohamować, Nie zauważyłam. Nie zauważyłam tego hamulca. Tak, ale tak. Najważniejsze jest dobre samopoczucie. Ale lubię powiedzieć, co myślę. A czy mama wtrąca się w sprawach facetów? I czy zawsze wszystkich pani lubiła, chłopaków Nigdy Karoliny? wszystkich lubiłam i nigdy się nie wtrącałam. To akurat prawda. Akceptowała z dobrodziejstwem. Absolutnie. Myślałem sobie o waszej relacji w takim kontekście tego, że no znam tylko ciebie, Karolino, przynajmniej ten obraz, który dałaś mi poznać, bardzo mocnego charakteru. I czy to jest tak, że on pomagał, przeszkadzał, a może obie macie panie taki mocny charakter? No raczej obie mamy mocne charaktery i ścieranie się to jest codzienność, natomiast nasze kłótnie, powiem w cudzysłowie, trwają 5-10 minut, nawet jak któraś rzuci słuchawką, to już za chwilę jest telefon albo SMS. Także nie, to jest, ja zawsze mówię, taka włoska rodzina. Wybuchowo wykrzyczą i cisza. Kto pierwszy przeprasza? Różnie. Zależy, kto ma większe poczucie winy. Tak, Bądźcie normalni jak w życiu. Zależy, kto ma większe zależy, poczucie winy. która szybciej refleksję złapie. Trochę chyba przesadziłam. Ale tak, nigdy się nie zdarzyło, żeby Nie. to trwało zbyt długo albo za Nie długo. licytujemy się, która ma Tak. pierwsza przeprosić. Kształtuje Przepraszam. nas środowisko, kształtują nas ludzie, których spotykamy na swojej drodze. No ale jednak ta mama, która daje całe serce od początku naszego życia, zaszczepia w nas jakiś taki pierwiastek tych dobrych cech. Czego najpiękniejszego nauczyła cię mama? Wow, czego mnie nauczyłaś? No, wiesz co, mama, czego mama uczy? Na pewno mama uczy miłości, cierpliwości, Szacunku. szacunku, wsparcia. To są chyba takie najważniejsze rzeczy. A od dorosłego dziecka można się czegoś nauczyć? Oczywiście. To czego chętnie posłucham? Cierpliwości. To jeden, jeden. Tak. Ale niestety ja jestem punktualna, mama nie. Tak, Tego cierpliwości. się nie nauczyłam. Cierpliwości, a poza tym Karolina jest bardziej zdecydowana i często ja tak, no, może nie fantazjuję, ale tak popuszczam wodze fantazji i Karolina takim stanowczym tonem mówi: No, ojej, to się nie uda, ale to tak weryfikuje moje szaleństwa, jakieś Tak, ja poglądy. mocniej, mocniej stąpam po ziemi. Mama lubi tak bujać w obłokach, a ja kompletnie nie. I nawet czasami mnie to irytuje i szybko to ucinam.